Burzliwa sesja absolutoryjna w Tarnobrzegu. Samorząd powiatu tarnobrzeskiego pozyskał kolejne dofinansowanie. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba. Wójt gminy Grębów z jednogłośnym poparciem radnych. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Baranowa Sandomierskiego. Widowisko Nocy Świętojańskiej we Wrzawach. Wójt gminy Gorzyce z wotum zaufania i absolutorium. Bieg ekstremalny nad Jeziorem Tarnobrzeskim w nowej odsłonie. Dni Nowej Dęby powróciły w dobrym stylu. Druga edycja biegu nocnego wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Widowisko taneczne w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Miejskie zawody sportowo-pożarnicze w Tarnobrzegu. Serdecznie zapraszamy na Dni Grębowa. Premierowa edycja Remonciaka w Tarnobrzegu. Przed nami trzecia edycja Nadwiślański Fashion Week. Premierowa odsłona akcji charytatywnej Jezioro Aniołów w Tarnobrzegu. Prezydent miasta Tarnobrzega otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Pozytywnie pracę włodarza oceniło większość radnych. Nie obyło się jednak bez burzliwej dyskusji, skrajnych emocji, a nawet oskarżeń. Radni, którzy nie poparli prezydenta, zwrócili uwagę m.in. na racjonalność wydawania środków, problemy z budżetem obywatelskim oraz zamieszanie wokół jednej z miejskich spółek. Jak miniony rok ocenia prezydent Dariusz Bożek? Na koniec 2021 roku budżet Tarnobrzega po stronie dochodów opiewał na kwotę prawie 372 milionów 700 tysięcy złotych. Wydatki wyniosły nieco ponad 372 miliony złotych. Ponad 40% całego budżetu pochłania oświata. W 2021 roku, mimo problemów związanych z koronawirusem, wykonano ważne dla miasta inwestycje. Nie wpłynęło to na realizację zadań, na funkcjonowanie miasta, funkcjonowanie urzędu i to mnie cieszy. Te inwestycje, które były rozpoczęte, były kontynuowane. Te środki, które udało nam się, które wypracowaliśmy, które faktycznie zdobyliśmy w tym 2021 roku, w tej chwili zasilają i w tamtym, i w tym roku budżet miasta i dzięki temu również możemy dalej kontynuować pracę, chociażby przy obwodnicy, możemy również nad jeziorem, więc mam nadzieję, że to dla Tarnobrzega nie był taki zły rok. Natomiast jest druga strona i tu niestety warto o tym pamiętać, nie o budżecie, a o mieście. To covidowy rok to był rok, podczas którego niestety zmarło zbyt wielu Tarnobrzeżan. Jestem zadowolony tak naprawdę z tych tematów, które z tego całego dialogu, który prowadzi prezydent z osobami z wyższego szczebla rządowego w celu pozyskiwania tych dodatkowych środków finansowych, ponieważ te wpływy są znaczne i one pomogą nam zrealizować wiele fantastycznych rzeczy. Co mnie niepokoi? No niepokoi mnie niestety wkład, który trzeba będzie jednak przygotować, bo miało to wyglądać zupełnie inaczej. No z całą pewnością pragnąłbym, aby zdecydowanie więcej odbywało się inwestycji na osiedlach. No ale zawsze coś się wydarzy, przydarzy, że te środki finansowe na osiedla no gdzieś tam są mniejsze. Przyznanie wotum zaufania i absolutorium odbyło się po wielu godzinach dyskusji i nie było jednomyślne. Za przyznaniem wotum zaufania zagłosowało 16 radnych, a 5 było przeciw. W przypadku absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku 15 radnych głosowało za, 5 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Mimo pozytywnej oceny pracy prezydenta, do pełnej zgody było tu bardzo daleko. Chciałoby się mieć 100% oczywiście, ale mamy przecież świadomość, że nie jestem. I to przepraszam, zacytuję Winstona Churchilla, że gdybym chciał się podobać wszystkim, to zapisałbym się do orkiestry dętej. Prezydent jest osobą, która nie może być przez wszystkich lubiana, przez wszystkich doceniana. Każdy ma mieć
inne zdanie, powinien mieć inne zdanie, bo faktycznie jest to system demokratyczny i to jest zupełnie naturalne. Z całą pewnością oceniam współpracę z prezydentem bardzo dobrze, z racji tego, że jeżeli jest jakiś problem, jest jakaś wątpliwość, każdy bez względu na to, kim jest, może przyjść, wyjaśnić. Ja bardzo jestem zwolennikiem w ogóle działania i funkcjonowania komisji, gdzie można naprawdę wiele fajnych tematów poruszyć. No tam brakuje dyskusji, ale to chyba jest inna przyczyna do tego, że na komisjach dyskusji nie ma, a później na sesji one się odbywają. Dlatego też w dalszym ciągu ufam prezydentowi. Zaufania do prezydenta nie mają natomiast Kamil Kalinka, Anna Pekar, Marian Cąpała, Łukasz Nowak oraz Monika Łagowska-Cebula. Jednym z podnoszonych argumentów jest to, że miasto w 2021 roku zapłaciło więcej za energię, co zdaniem radnych jest wynikiem zaniedbań prezydenta. Przez działania służb, ale również pana prezydenta, miasto zapłaci za 2021 rok, już zapłaciło ponad 2 miliony więcej za energię niż mogło i w 2022 dodatkowo 6 milionów złotych, bo takie dzisiaj mamy dzisiaj stawki. Porozumienie, które od lat było podpisywane, które było weryfikowane przez PGE wielokrotnie, tak, które wcześniej pan prezydent podpisywał, nagle okazuje się, że nie byłoby zgodne z prawem. Natomiast podpisanie porozumienia zgodnie z opinią Urzędu Miasta, podpisanie porozumienia na 2 lata byłoby niemożliwe, ale na 4 miesiące już tak. Dzięki takim decyzjom miasto straciło 8 milionów złotych. To jest rzecz skandaliczna po prostu, biorąc pod uwagę, że na ostatniej komisji finansowej dzisiaj słyszymy, że w mieście zaczyna być coraz większy problem z pieniędzmi, że będziemy musieli dalej zadłużać na wkłady własne, a tutaj lekką ręką takie środki przechodzą. Informacje, że byłoby to niezgodne z zamówieniami publicznymi, opinie są różne, natomiast szanowni państwo, miasto między innymi podczas tej dyskusji występowało z prośbą o podpisanie takiego porozumienia, jako na okres krótszy niż ten 2-letni, czyli generalnie no tutaj można było jakby złamać dyscyplinę finansów. Ja zresztą pytałem wielokrotnie, czy była jakakolwiek opinia prawna w związku z tym, że nie można ewentualnie podpisywać porozumienia w momencie, kiedy, zaznaczam, miasto miało kompleksowe umowy, a kwestia dotyczyła tylko i wyłącznie ceny za megawattogodzinę. Nie podpisanie tego porozumienia, zwlekanie przez rok, nie wiem z czego to wynikało, spowodowało, że w tej chwili, szanowni państwo, miasto przez te 2 lata zapłaci więcej o 8 milionów złotych za energię elektryczną. Porozumienie było podpisywane na 2 lata. Te 2 lata gwarantowało nam stabilną, niższą niż w latach 2019-2020 opłatę za energię elektryczną. Jeżeli chodzi o energię, to chyba tarnobrzeżanie sami widzą, co się dzieje, bo dostają faktury. Firmy dostają faktury, więc chyba doskonale widzimy, jaki jest problem. Natomiast podpisywanie porozumień jest to łamanie prawa. Ja rozumiem, że niektórzy chcieliby, żebym łamał prawo. Pojawił się także temat sytuacji w rejonie dróg miejskich, realizacji budżetu obywatelskiego oraz kwestia realizacji inwestycji. Wątków w dyskusji było znacznie więcej, a niektóre z nich doprowadziły wręcz do kłótni. Dość powiedzieć, że absolutorium zostało przyznane dopiero po 8 godzinach obrad. O takich przyczyn było wiele. Mówię tutaj o budżetach obywatelskich, mówię tutaj o potraktowaniu działkowców w tym zakresie, że nie zostali poinformowani zgodnie z tym, jak mieli być poinformowani wcześniej, jak miała cała ta procedura poinformowania działkowców o tym, że wchodzimy w realizację obwodnicy, bo przypominam, że ustalenia wcześniejsze, bo obwodnica to nie jest tylko 2021 rok. W 2021 rozpoczęliśmy tą inwestycję po tych perturbacjach związanych z bankructwem firmy, która wcześniej wygrała przetarg. Oczywiście tutaj też duża zasługa pewnie prezydenta i jego służb, że udało się, że pociągnęli ten temat do końca i ogłoszony został nowy przetarg na realizację obwodnicy i jest ona realizowana. Natomiast cała procedura i poinformowanie ludzi o tym, że o ZRID-zie i wejściu w budowę, na plac budowy, no była moim zdaniem bardzo zła. Sytuacja, która wynika z analizy zarządczej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta, a dotyczy to zleceń, zadań do RDM-u, ponieważ ta analiza była przeprowadzona w Urzędzie Miasta, wykazała, że miasto od 2019 roku nie prowadziło żadnego nadzoru nad tym, co się dzieje w RDM-ie i w jaki sposób, że tak powiem, są pieniądze miasta wykorzystywane. To jest po prostu skandaliczna sytuacja. Jest tam wprost napisane w analizie zarządczej, że miasto nie pilnowało dyscypliny finansów publicznych, ponieważ przekazywało spółce pieniądze bez jakichkolwiek dokumentów, rozliczeń. Takie są wyniki analizy, więc dla mnie jest to nie do pomyślenia, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce w dzisiejszych czasach.
mówiliśmy jasno i wyraźnie. Możemy mówić o tym, jak funkcjonuje spółka po przeprowadzeniu audytu, który w tej chwili jest przygotowywany, najprawdopodobniej jutro zostanie ogłoszony przetarg. To jest zupełnie naturalne, bo w ten sposób my możemy badać spółkę. Domniemanie, obrzucanie, mówienie, że być może, a ja coś może wiem, a nie powiem i tak dalej, no przepraszam, ale to jest bawienie się w piaskownicy. Co do budżetu obywatelskiego, tak jak pani, jedna z pań radnych wspomniała, przy widno i bezpiecznie, przy jeszcze widnie, jeszcze bezpieczniej, wyciągnęliśmy wnioski z pewnych problemów, które się pojawiły. W tej chwili, jak widać, jest problem z chodnikami, ale jesteśmy w sądzie, liczę na pozytywny wyrok. A przede wszystkim widać w budżecie obywatelskim, jakie są potrzeby mieszkańców. Oni głosują za bardzo konkretnymi rzeczami. Do ważnych wydarzeń 2021 roku można zaliczyć wykupienie kolekcji Dzikowskiej, budowę obwodnicy Tarnobrzega, inwestycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz pozyskanie wielu dofinansowań, chociażby na inwestycje drogowe. Część radnych widziała jednak więcej minusów niż plusów. Potężne straty finansowe, bo 8 milionów to jest naprawdę, szanowni państwo, bardzo dużo. Przypominam, że jeżeli chodzi, miasto zrezygnowało z jednego dofinansowania 9-milionowego, żeby nie było konieczności wkładów własnych, prawda, na podobnym poziomie, czyli właśnie 8 milionów. I chcemy realizować te zadania w ramach Polskiego Ładu, ale też wiemy, że z Polskim Ładem na dzień dzisiejszy jest problem taki, że jedno z zadań, z czterech zadań, które są określone w pierwszym Polskim Ładzie, jest droższe już o 5 milionów złotych, a jeszcze mamy kolejne, prawda? Biorąc pod uwagę, że były obietnice, że będziemy miasto oddłużać, tak? A w międzyczasie ja sobie przypominam poprzedni rok, kiedy na sesję Rady Miasta trafiały uchwały, wprowadzaliśmy wolne środki po 3-4 miliony złotych, gdzie to nie były pieniądze przeznaczane na wkłady własne do inwestycji. Po prostu robiliśmy pewne rzeczy, które niekoniecznie wymagały, nie były pierwszym priorytetem. Dzisiaj tych pieniędzy nam będzie brakowało, słyszymy, że będziemy musieli się zadłużać. 7 milionów dostaliśmy z tarczy w ramach ochrony z COVID-u od rządu. Mieliśmy możliwość wydatkowania tych pieniędzy na dowolny cel przez najbliższe 2 lata. Zamiast wykorzystać te środki na wkład własny, myśmy je przeznaczyli na różne inwestycje, między innymi na ściankę spinaczkową 2 miliony złotych, gdzie ja nie mam nic przeciwko ściance spinaczkowej, ale czy taka inwestycja powinna powstawać w Tarnobrzegu z własnych środków? W mojej ocenie nie. Staram się przekonywać tych, którzy są do mnie nieprzekonani. Staram się realizować te zamierzenia miasta, które wypływają i ze strony tych, którzy są za mną i tych, którzy są przeciwko i tych, którzy są, nazwijmy to, obojętni, którzy nie mają jakichś preferencji, bo dla nich najważniejszy jest Tarnobrzeg, dla mnie też najważniejszy jest Tarnobrzeg. Ja jestem tu po to, żeby łączyć, godzić, robić coś dla wspólnoty, nie dzielić, nie wykłócać się, nie mnożyć problemów, nie robić czegoś, co dzisiaj jest takie bardzo... bardzo chwytliwe. Obrzucać wszystkim czymś brzydkim, a nóż coś się przyklei. Nie leży to w mojej naturze. Myślę, że moja drużyna, mój zespół pokazuje, że można robić coś jako wspólnota. Droga powiatowa w miejscowości Alfredówka na terenie gminy Nowa Dęba zostanie zmodernizowana. Starostwo powiatowe w Tarnobrzegu pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 760 tysięcy złotych. Symboliczny czek od Lasów Państwowych przekazał staroście tarnobrzeskiemu Jerzemu Sudołowi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Pieniądze przekazywane przez Lasy Państwowe mają pomagać w poprawie infrastruktury drogowej w obrębie kompleksów leśnych. Modernizacja i budowa nowych dróg jest ważna nie tylko dla samorządu, ale także dla Lasów Państwowych. Dzięki temu zyskują one lepsze warunki do prowadzenia codziennej działalności. Te inwestycje w lasy mają ogromny walor społeczny, pedagogiczny, kulturalny, wypoczynkowy i rekreacyjny. Nie ma lepszej inwestycji w zdrowie psychiczne, w rozwój osobowości człowieka, niż zachęcanie go do wypoczynku na łonie natury, wspólnie z innymi, rozmowy. I ten czas wspaniały zbliżających się wakacji jest po temu najlepszą okazją. Dlatego też inwestycje w drogi, które pomagają docierać do tych miejsc, wspaniałych miejsc wypoczynku i rekreacji. Ale to są też miejsca, które zasługują na ponowne odkrycie.
Jesteśmy w miejscach, które mają ogromny walor też historyczny. W tych miejscach rozegrało się wiele istotnych bitew. Dla młodych jest to lekcja historii, żywa lekcja historii. I te wszystkie walory edukacyjne, naukowe, historyczne, pedagogiczne, one są możliwe do odkrycia dzięki dobrym drogom. Inwestycja w Alfredówce będzie obejmowała około kilometrowy fragment trasy na początku miejscowości od strony Stalów. To droga opaskowa dla poligonu, która przez ostatnie tygodnie jest przez wojskowych bardzo mocno wykorzystywana. Droga o wyjątkowych walorach poznawczych, ponieważ ta droga biegnie wzdłuż Stawów, a więc piękne ponad 185 gatunków ptaków, piękne tereny, piękna roślinność i wielu mieszkańców z tego korzysta. Tam nie ma chodnika, tam nie ma ścieżki rowerowej, nawierzchnia jest bardzo zniszczona i chcemy, żeby ta nawierzchnia była odbudowana, żeby powstał chodnik, żeby można było normalnie tą drogą się przemieszczać, nie tylko samochodem, ale również na rowerach. Szacujemy, że koszt tej drogi to będzie około 3 milionów i chcemy ogłosić przetarg w miesiącu sierpniu. No i wtedy będziemy liczyli, że dostaniemy wykonawcę, który sprawnie tą drogę i starannie zrealizuje. Docelowo remont ma przejść cała droga łącząca drogę wojewódzką nr 871 z drogą krajową nr 9. Priorytetem jest odcinek w okolicy Budy Stalowskiej, gdzie w wyniku ulewnych deszczy doszło do obsunięcia poboczy i stojących przy nim barier ochronnych. Cieszę się ogromnie, że zapoczątkowaliśmy w poprzednich latach tradycję wspólnych inwestycji, czyli rozbudowy i tworzenia nowych dróg, infrastruktury drogowej, która jest bardzo ważna dla naszego terenu, naszego regionu. Ta droga, która jest łącznikiem między drogą nr 9 a drogą, która prowadzi na Stalową Wolę z Tarnobrzega, czyli przez miejscowość Stale, nie mogłaby być zrealizowana, gdyby nie pan minister, z czego bardzo mocno jesteśmy zadowoleni, że mamy takiego sprawnego polityka, przede wszystkim naszego mentora i przyjaciela. Dostęp do lasu, drogi, które oprócz tego, że mieszkańcy mogą poruszać się swobodnie i w miarę bezpiecznie, to są też drogi, które zabezpieczają las przed różnymi klęskami, w szczególności przed klęskami pożarowymi. Przy takich drogach to i też sprawne będą akcje ratunkowe, no i plus do tego te drogi będą służyć mieszkańcom, nie tylko lokalnym, takim jak w gminie Nowa Dęba, a też również mieszkańcom powiatu tarnobrzeskiego, którzy będą mieli szeroki dostęp do wspaniałych terenów nadleśnictwa Nowa Dęba. Podobnie jak w zeszłym roku, sesja absolutoryjna w Nowej Dębie przebiegła spokojnie i nie wywołała większych dyskusji. Działania burmistrza podejmowane w 2021 roku zostały przez większość radnych ocenione pozytywnie. Wiesław Ordon otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Jaki był to czas dla lokalnego samorządu? Budżet na 2021 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą ponad 87 milionów złotych. Natomiast wydatki wyniosły nieco ponad 91 milionów złotych. Wynik ostatecznych głosowań był potwierdzeniem opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W ten sposób burmistrz Wiesław Ordon drugi raz z rzędu został pozytywnie oceniony przez radnych. Wcześniej również dwa razy nie udzielono mu wotum zaufania oraz absolutorium. No ten pierwszy rok, czy nawet drugi, to był rok taki, gdzie się po prostu docieraliśmy, musieliśmy ustalać niektóre rzeczy, trochę mieliśmy różnice zdań w różnych kwestiach, czy to związanych z samorządem, czy z budżetem. Natomiast teraz to już jest zdecydowana różnica, już nad budżetem pracowaliśmy wspólnie, także efekty są dzisiaj widoczne, no nie mogło być inaczej. Współpraca jest bardzo dobra, dlatego pan burmistrz otrzymał od nas i wotum zaufania, i absolutorium. Układa się dużo lepiej niż na początku kadencji i wobec tego faktu, no, absolutorium jest tylko taką formalnością wymaganą przez ustawę. Tak, nie ma powodów do sporów. Burmistrz Wiesław Ordon zaprezentował raport o stanie miasta i gminy Nowa Dęba za 2021 rok. Następnie radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla burmistrza.
10 radnych głosowało za, a tylko radna Helena Tłusta zagłosowała przeciw. 4 radnych nie wzięło udziału w obradach. Również 10 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium. W tym wypadku radna Helena Tłusta wstrzymała się od głosu. Te 2 lata pierwsze to taki spór wewnętrzny, jaki się tu w samorządzie pojawił, był zbędny. Myślę, że wcześniej można było pewne rzeczy jakoś usprawnić, ale to nie znaczy, że dzisiaj nie współpracujemy i realizujemy zadania, które są niezbędne, istotne. Z jednej strony radni ze swoimi propozycjami wychodzą, z drugiej strony ja wychodzę z propozycjami. Dzisiaj przedstawiłem na sesji również informację o kolejnych naborach w Polskim Ładzie, do którego będziemy składać wnioski. Chcemy rozwijać gminę, chcemy stwarzać warunki do inwestowania dla naszych przedsiębiorców i dla tych, którzy tu zechcą przyjść. No i widzę, mam świadomość tego, że nie są to łatwe decyzje dla radnych, którzy woleliby więcej takich inwestycji, nazwijmy to spektakularnych, które bardziej odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców, ale jest konsensus co do tego, że takie tereny, takie zadania inwestycyjne jak drogi, kanalizacja na strefach, to są rzeczy ważne, bo od nich zależy nasz byt gospodarczy, więc jest tutaj zgoda na realizację tych przedsięwzięć. Rok 2021 nie był łatwy, głównie ze względu na zawirowania związane z pandemią. Były pewne problemy z wyłanianiem wykonawców i rozstrzyganiem przetargów. Zdarzało się także, że inwestycje były realizowane dłużej niż pierwotnie zakładano. W wielu przypadkach reagowano na bieżąco i podejmowano kolejne decyzje. Doceniam, że nie było zniecierpliwienia ze strony radnych, a część zadań musieliśmy przenieść na ten rok i jakaś świadomość taka, że jest to niezależne od burmistrza i jego współpracowników była. Ponad 12 milionów wydatkowane na zadania inwestycyjne, zadania infrastrukturalne i zadania takie o naturze społecznej, chociażby bardzo duże przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku Kościuszki 110. Nie wszystko udało się zrealizować. Niektóre zamierzenia musiały przejść na ten rok właśnie tak jak mówiłem ze względów pandemicznych, ale ta pozytywna ocena działalności burmistrza chyba także pokazuje, że było zrozumienie. Krótka i sprawnie przeprowadzona sesja absolutoryjna jest potwierdzeniem tego, że radni nie mieli żadnych uwag co do tego, jak budżet został wykonany. Udało się w tym czasie pozyskać wiele środków zewnętrznych. Jaki był to rok dla miasta i gminy Nowa Dęba? Ten poprzedni rok był naprawdę dobry, udało się zrobić dużo, no na pewno był lepszy niż każdy następny po nim, czyli ten i przyszłe lata. No wiemy, że te dobre lata się już nie wrócą, obsługa długu publicznego będzie droższa, inwestycje będą droższe. No to był ostatni taki rok, z którego naprawdę możemy być zadowoleni. Dużo inwestycji, rok ogólnie bardzo udany, natomiast te 2 lata w ogóle poprzednie były takie ciężkie. No, w ogóle ta kadencja jest bardzo ciężka. Zaczęliśmy od COVID-a, który był z nami 2 lata, a teraz wojna na Ukrainie. To wszystko jest takie trudne, wywaliło te działania samorządu, ale i nawet budżety, bo wiadomo, że wchodzą zadania, na które w zasadzie nie mamy wpływu. No, natomiast są dotacje, są różne środki, są środki zewnętrzne, są z programów rządowych, staramy się je wykorzystywać. Mieszkańców zawsze najbardziej interesują wykonane inwestycje. 2021 rok był pod tym względem bardzo udany. To m.in. rozbudowa i modernizacja kanalizacji, modernizacja szkoły w Tarnowskiej Woli, budowa nowych parkingów oraz liczne inwestycje drogowe. Wiele projektów zostało także przygotowanych i czeka na realizację. Tych zadań drogowych było kilka, wykonaliśmy je na kwotę ponad 800 tysięcy złotych, ale również dofinansowaliśmy powiat tarnobrzeski kwotą blisko 500 000 złotych, więc tutaj dosyć znaczące środki zostały przeznaczone na drogi. To są drogi na terenie sołectw, osiedli, ale też realizowaliśmy ostatni odcinek dróg na strefie, których modernizację zakończyliśmy. One zawsze wywołują zainteresowanie. Reszta tych zadań, mniejszych, większych, realizowana była w różnych częściach gminy. Tych zadań jest dużo, służą mieszkańcom, służą rozwojowi gminy i mam nadzieję, że będą w przyszłości procentować zainteresowaniem gospodarczym, a także satysfakcją mieszkańców. W Grębowie odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w całym roku. Wójt Kazimierz Skóra zaprezentował raport o stanie gminy Grębów za 2021 rok. Przedstawiono także sytuację finansową gminy oraz najważniejsze wykonane inwestycje.
Radni pozytywnie ocenili pracę wójta, jednogłośnie przyznając mu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Jakie minione miesiące były dla gminy Grębów? Uchwalony w grudniu 2020 roku budżet w czasie roku budżetowego był wielokrotnie zmieniany. Ostatecznie po stronie dochodów rok zakończono kwotą ponad 54 milionów 300 tysięcy złotych, a po stronie wydatków było to ponad 50 milionów 300 tysięcy złotych. Był to okres wielu ograniczeń i zmagań z koronawirusem. Nie ułatwiało to codziennej działalności samorządu. 2021 rok był rokiem udanym. Mimo pandemii, wielu przeciwności, które tam występowały, zrealizowaliśmy cały budżet. Gmina zaoszczędziła sporo środków. Starałem się oszczędzać, tak żeby w tym roku mieć jeszcze możliwości inwestowania. Wszystkie zadania wykonane. Biorąc pod uwagę, że był to okres pandemii, drugi rok pandemii, no, zadania rzeczywiście były ograniczone, inwestycje były ograniczone, natomiast to, co było zaplanowane, zrealizowaliśmy i przygotowywaliśmy się na rok 2022, gdzie w tej chwili w 2022 roku mamy poważne inwestycje na terenie gminy Grębów. Oczywiście one wymagały projektów, uzgodnień, przygotowania środków finansowych. No, podsumowując, rok 2021 zamknęliśmy go nadwyżką prawie 6 milionów złotych. Także że myślę, że tutaj finanse raczej były bardzo dobre dla gminy. Zaprezentowano raport o stanie gminy Grębów za 2021 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Pozytywnie pracę wójta oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje Stałe Rady Gminy Grębów. To wszystko znalazło wyraz w głosowaniu radnych. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zostały przyznane jednogłośnie. Powiem szczerze, to poparcie było nie tylko dla mnie, ale też dla całej Rady. Staram się zawsze współpracować ściśle z wszystkimi radnymi. Oczywiście ja mam swoje zdanie na pewne tematy, radni mają swoje, ale zawsze dochodzimy do porozumienia, konsensusu. My sobie nawzajem ufamy. Jeśli mamy jakieś plany w jednym roku i często jest tak, że no, wiadomo, jedna wieś jest bardziej doceniona, druga mniej, za rok jest odwrotnie i każdy radny wie, że ma swoją, jego wieś ma, czy jego sołectwo ma swoją kolej i ja staram się dotrzymywać słowa. Także myślę tutaj, to wszystko jest oparte na zasadzie zaufania. No, wynika to z tego też, że w ciągu całego roku i poprzedniego, i bieżącego, no jakby realizujemy tę politykę dotyczącą budżetu i gospodarności na terenie gminy, to wspólnie w tym uczestniczymy. No, trudno nie dać wójtowi wotum zaufania, skoro zgadzamy się, jakby w ciągu roku budżetowego podejmujemy konkretne uchwały. Nie jest to tak, że to wójt wszystko jakby przygotowuje, tylko to jest wspólnie z radnymi uzgadniane, przygotowywane też, to jest na zebraniach wiejskich, sołtysami, samorządami wiejskimi. Jest to, mówię, realizowany budżet wspólnie, dlatego potem no, raczej nie ma tu problemu z udzieleniem wójtowi wotum zaufania, bo my po prostu w tym wszystkim uczestniczymy na bieżąco. Podobnie współpraca wyglądała w poprzednich latach. Wszelkie ewentualne różnice zdań i problemy są na bieżąco wyjaśniane. W związku z tym, mimo ograniczonych możliwości finansowych, jest wzajemne zrozumienie. To pozwala wykonywać te zadania, które są dla mieszkańców najważniejsze. Jakie inwestycje były realizowane w 2021 roku? Generalnie skupialiśmy się na budowie dróg, chodników nie robiliśmy za wiele, ale te kluczowe, które rozpoczęliśmy, staraliśmy się kontynuować we współpracy z powiatem. Niewielkie współpracy, ale we współpracy remonty szkół. Także no, takich zadań drobnych było sporo. Trzeba po prostu powiedzieć, że rok 2021 był rokiem, jeżeli chodzi o finanse publiczne, był zrównoważony. Gospodarzyliśmy się dobrze, też myśleliśmy o tym bieżącym roku, o następnych latach, żeby pewne środki finansowe zatrzymać, zachować, mieć do dyspozycji na realizację następnych przedsięwzięć, bo wiadomo, że wkład własny będzie wszędzie potrzebny. Rok 2021 był bardzo udany w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Samorząd gminy Grębów przygotował wiele inwestycji oraz skompletował niezbędną dokumentację. Dzięki temu obecny i przyszły rok będzie pełen dużych inwestycji.
pozyskaliśmy środki na chociażby budowę dwóch boisk przy szkołach w Zabrniu, jak i Żupawie, remontu szkoły w Nowym Grębowie i w Stalach, budynku urzędu gminy, dróg na terenie osiedla w Jamnicy. Także więc sporo tych środków pozyskaliśmy. No i oczywiście kluczowe projekt, pozwolenie na budowę chociażby oczyszczalni ścieków w Grębowie, 10 600 000 zł, i zaczynamy go właśnie w tym roku. A to też było ciężkie zadanie, poważne zadanie, uzyskanie tych pozwoleń, projektów, trwało to cały rok. Trzymaliśmy te pieniądze głównie z poprzednich lat po to, żeby mieć wkład własny na te środki zewnętrzne, z KPO, z innych tam, bo to są głównie, no, dostaliśmy już dwie promesy, jedna potężna promesa na oczyszczalnie ścieków, druga potężna promesa na termomodernizację szkół. Infrastruktura drogowa, no też tam mamy pewne środki zabezpieczone, też wchodzimy taki program, szczególnie tu nami w miejscowości Jamnica, chcemy tam zrealizować parę dróg z tak zwanego funduszu popegeerowskiego. W Baranowie Sandomierskim odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad była analiza wykonania budżetu za 2021 rok oraz przedstawienie najważniejszych działań, które zostały podjęte w zeszłym roku. Radni nie mieli wątpliwości i pozytywnie ocenili pracę wykonaną przez burmistrza Marka Mazura. Jakie były minione miesiące dla samorządu miasta i gminy Baranów Sandomierski? Sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za 2021 rok pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. Podobne były opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Ostatecznie za przyznaniem wotum zaufania oraz udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu w poprzednim roku głosowała cała Rada. No na pewno jest to satysfakcjonujące, jeśli to absolutorium czy wotum zaufania dla burmistrza jest przyjęte jednogłośnie i też taki miły akcent oklaski ze strony radnych. No jest to taki miły gest, sympatyczny, aczkolwiek tak jak mówiłem tutaj zabierając głos na dzisiejszej sesji, no traktuję to jako uznanie dla całego samorządu, bo oczywiście stanowimy zespół i wspólnie działamy na rzecz samorządu miasta i gminy Baranów Sandomierskich. Współpraca z panem burmistrzem i między radą a z panem burmistrzem uchwala ustaw jest bardzo dobra, także nie można tutaj narzekać. Wszelkie sugestie, które rada zgłasza, burmistrz analizuje i podejmuje decyzje, które nie budzą wątpliwości zarówno wśród radnych, jak i wśród tutaj urzędników w gminie Baranów Sandomierskich. Jeżeli tak przebiegnie 2022 rok, jak 2021, myślę, że wszyscy powinniśmy być usatysfakcjonowani. Uchwalony w styczniu 2021 roku budżet w ciągu roku budżetowego był wielokrotnie modyfikowany. Wprowadzanie poprawek było reakcją na to, co przyniosła pandemia koronawirusa. Wzrost cen oraz dodatkowe wydatki to tylko niektóre problemy, z jakimi zmagał się samorząd. No rok jest taki nietypowy, prawda? Można powiedzieć, drugi rok tej pandemii, mówimy roku 2021, prawda? Nowe wyzwania, nowe sytuacje, z którymi samorząd gminy musiał sobie poradzić. W tym wszystkim myślę, że udało się zrealizować parę takich istotnych tematów, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, na bieżąco utrzymywać we właściwy sposób obsługę mieszkańców, czy to administracyjną. Nigdy w żadnym momencie się nie zamknęliśmy jako Urząd Miasta i Gminy. Zawsze byliśmy otwarci na mieszkańców. Również myślę, że jednostki organizacyjne miasta i gminy, czy to Dom Kultury, czy szkoły, czy pomoc, opieka społeczna, wszystko to funkcjonowało w tamtej sytuacji na właściwym poziomie i te potrzeby mieszkańców były przez samorząd miasta i gminy realizowane. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet w 2021 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą prawie 70 400 000 zł. Po stronie wydatków było to ponad 69 630 000 zł. Kolejny raz udało się pogodzić interesy wielu grup i miejscowości, co znalazło odzwierciedlenie w głosowaniu radnych. No nie jest to na pewno łatwo pogodzić, tak jak pan mówi, jest 14 de facto sołectw, w tym oczywiście osiedle Skopanie i miasto Baranów Sandomierski. Różne oczekiwania, różne potrzeby, różne też sposób postrzegania potrzeb gminy, samorządu, także no udaje się to wszystko dzięki, no myślę, że w tym wszystkim decydująca jest taka dobra wola, chęć współpracy i to jest tak naprawdę najistotniejsza kwestia, bo to jest ten
najistotniejszy element, prawda? Jeśli jest chęć porozumienia, chęć współpracy, działania dla dobra wspólnego, dla mieszkańców, to jest po prostu najistotniejsze w tym wszystkim. Przede wszystkim staramy się jako zarówno burmistrz, jak i Rada Miejska, żeby jak najwięcej środków pozyskać zewnętrznych, ponieważ gminy nie stać by było na te środki, a są takie sytuacje, że są pewne zadania priorytetowe, na które można otrzymać środki zewnętrzne i jeżeli można tutaj mówić, czy powinny być zadania pewne wykonywane na terenie poszczególnej miejscowości, czy nie, to należy obecnie przede wszystkim brać pod uwagę, czy jest możliwość uzyskania tych pieniędzy, bo czas, jeśli chodzi o dotacje, szybko mija i tak jak mieliśmy w przeszłości przykłady, że dawano dotacje na określone zadania, a potem kończyło się to, że tych dotacji już na te zadania w następnych okresach nie można było utrzymać, dlatego tutaj Rada Miejska, mimo że pewne rzeczy należałoby wykonać w pewnych miejscowościach, to jednak dla Rady Miejskiej jest nadrzędny cel, żeby jak najwięcej środków zewnętrznych uzyskać, żeby można było realizować te zadania, które służą większej społeczności, nie tylko jednej miejscowości. Mimo zawirowań na rynku, na które wpłynął koronawirus, zrealizowano wiele ważnych inwestycji. Zainwestowano w drogi, które mocno zmieniły się m.in. wokół baranowskiego rynku. Poza wykonywaniem inwestycji wiele pracy włożono w to, by odpowiednio przygotować się do realizacji dużych projektów w 2022 roku. Inwestycji było sporo, ale satysfakcja taka, że tutaj ten zespół szkół w Baranowie Sandomierskiej, ta remodernizacja, która się w ubiegłym roku rozpoczęła. W ubiegłym roku było oddanie przedszkola w Woli Baranowskiej, prawda? Też dobiegły szczęśliwie końca prace na zadaniu kanalizacja w miejscowości Wola Baranowska i Skopanie. Także to były takie tematy inwestycyjne, które były dużymi zadaniami realizowanymi, tak jak kanalizacja Woli Baranowskiej od kilku lat. Tutaj mamy świadomość tych problemów związanych z wykonywaniem tych przyłączy, ale to tak jak przedstawiłem na dzisiejszej sesji, pewne uwarunkowania powodują, że ta inwestycja się przeciąga w czasie, ale myślę, że już w najbliższym czasie wykonanie tych przyłączy będzie realizowane. Wykonano wiele zadań, zarówno remontowych, modernizacyjnych, jak i inwestycyjnych, w tym najtrudniejsze zadanie, jeśli chodzi o kanalizację miejscowości Wola Baranowska. I myślę, że ten rok był trudny. Były pewne kroki podjęte, które są realizowane w tym roku, a więc w roku 2022. Mam tu na myśli drogę przez Wałowisko zewnętrzne kopalni Siarki Machów, jak również drogę tutaj obok kościoła w Skopaniu. I te kroki, te zadania, które w tej chwili są realizowane, to właśnie jest w pokłosie prac zarówno pana burmistrza, jak i Rady Miejskiej w 2021 roku. W miejscowości Wrzawy na terenie gminy Gorzyce odbyło się widowisko Nocy Świętojańskiej. W organizację wydarzenia zaangażowały się wszystkie grupy i stowarzyszenia działające na terenie wsi. Tym razem nie było żadnych przeszkód i wspólne spotkanie wreszcie można było zorganizować nad Wisłą. Kultywowanie ludowych wierzeń oraz tradycji jest nawiązaniem do tego, co działo się tu przed wielu laty. Każdą kupałę różne siedziby działy, księżyc dziś znowu w pełni i stare bóstwa znowu zjawią się. Oto jest noc kupały, to noc kupały, szalone rytuały, księżyc dziś znowu w pełni, wszystko dziś może znowu zdarzyć się. W nocy z 21 na 22 czerwca w letnie przesilenie obchodzona jest Noc Świętojańska. W tradycji słowiańskiej nazywana także Nocą Kupały. To święto pełne zwyczajów, wierzeń i przesądów. Główne obchody sobótki, bo tak też nazywane jest to święto, przypadały na czas po zachodzie słońca. Taką też formułę świętowania przyjęto w miejscowości Wrzawy. Biorą udział praktycznie chyba wszystkie organizacje, stowarzyszenia, Stowarzyszenie Razem dla Wrzaw, OSP Wrzawy, Dom Kultury Wrzawy, Rada Sołecka na czele z sołtysem. Także wszyscy, którzy coś robią, czymś się zajmują, dzisiaj tutaj są zaangażowani do jakiejś tam współpracy lub pomocy. Kilkadziesiąt lat temu ta noc świętojańska była obchodzona, później ta tradycja zanikła. I od kilku lat staramy się to jakoś reaktywować, łączyć z kulturą ludową, łączyć z obrzędami słowiańskimi i taki ogólny miks tutaj robić. Dla nas to jest takie ważne wydarzenie, że
integrujemy się, robimy wianki, integrujemy się z nią, tak jak widać. Mamy tutaj wiele pokoleń, które są dzieci, jest młodzież, jest nasze stowarzyszenie, które jest stowarzyszeniem wielopokoleniowym. A po drugie, no, jest tak piękne, Wrzawy są tak pięknym terenem, że jest okazja, żeby się spotkać, żeby to pokazać, żeby zapromować to nasze środowisko. Obchody Nocy Świętojańskiej to radosne święto pełne tańca i śpiewu. Tradycyjnym wiankom towarzyszy ogień, który w połączeniu z wodą tworzy kontrast i pokazuje siłę natury. Ta tradycja jest tu odtwarzana na nowo i jest jednym z najważniejszych wydarzeń całego roku we Wrzawach. Pięć lat temu, w 2017 roku, po 64 latach przerwy, odnowiliśmy tę tradycję we Wrzawach i no, udało nam się pierwszy raz zorganizować wianki właśnie tu nad Wisłą w Dąbrowie Wrzaskiej. I potem kolejno, przez te kolejne lata próbowaliśmy już utrzymać tę imprezę jako imprezę cykliczną, ale mieliśmy troszkę przeszkód. W 2018 roku przeszkodził nam deszcz, no potem był kolejny raz, kiedy była impreza też w centrum wsi, potem dwa lata pandemii, także teraz czyli do 2017 roku minęło 5 lat i po tych 5 latach ponownie spotykamy się nad Wisłą w Dąbrowie Wrzaskiej. Dużą zasługę w wznowieniu tej tradycji miał ówczesny starosta, pan Paweł Bartoszek, który jest wrzawiakiem i właśnie on sobie, nie wiem, wziął za punkt honoru taki, żeby tą tradycję jednak dalej kultywować, żeby tą tradycję po prostu pielęgnować. I okazuje się, że to jest strzał w dziesiątkę, bo wszyscy bardzo się z tego powodu cieszymy, przygotowujemy, jest ogólne takie, że tak powiem, poruszenie we wsi i wijemy wianki dzień wcześniej, przy tych wiankach śpiewamy, no to fajnie to jest. Noc Świętojańska to wiele zwyczajów. To chociażby szukanie kwiatu paproci oraz puszczanie wianków na wodzie. Uczestnicy widowiska zadbali o odpowiednią oprawę oraz dekoracje. Ostatnie lata nie pozwalały przygotować widowiska w takiej formie, jaką planowali organizatorzy. Tym razem nic już nie zakłóciło wspólnej zabawy. Pierwsze spotkanie było tutaj nad rzeką, później była pandemia, deszcze i jakieś tam warunki atmosferyczne, które nie sprzyjały temu, remonty wałów, a w tej chwili no już miejsce trochę się ustabilizowało, dzisiaj pogoda jest piękna, także dzisiaj zapraszamy wszystkich właśnie tutaj nad Wisłę. Dzieci są wspaniale przygotowane. Panie również, jakaś tam mała uczta dla żołądka również jest przygotowana, kiełbaski, małe co nieco dla tych starszych mamy również na poczęstunek, także myślę, że będzie to całkiem fajna impreza, która, tak jak mówię, stała się już imprezą cykliczną i to chcielibyśmy utrzymać. Panie przygotowały piękne wianki, które zostały wykonane jak tradycja nakazuje własnoręcznie i z różnego rodzaju ziół i kwiatów. Wspólne rozpoczęcie lata, zwłaszcza po okresie izolacji i pandemii, ma dodatkową wartość. Świadczy o tym nie tylko obecność mieszkańców wsi, ale wielu ościennych miejscowości. Wianki wijemy z różnego materiału, to jest też fajne, bo wijemy z różnych kwiaty, różne używamy do tego różne rośliny. I także jak można zauważyć, że te wianki nie są jednakowe. Każdy wianek jest inny, bo każda ten wianek wiła sobie po swojemu, tak według swojego gustu. Stowarzyszenie Razem dla Wrzaw jest stowarzyszeniem wielopokoleniowym, bo mamy babcie, prababcie, mamy, także mamy tutaj duży przekrój, że tak powiem, wiekowy, chociaż tego się nie wypomina. W związku z tym rzeczywiście to wszystko właśnie powoduje taką integrację.
Gorzycach odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której przeanalizowano wykonanie budżetu za 2021 rok oraz zaprezentowano raport o stanie gminy Gorzyce. Pracę wójta pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje stałe Rady Gminy Gorzyce. Podobnie uczynili radni, udzielając Leszkowi Surdemu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Ostatecznie po wielu zmianach budżet w 2021 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą blisko 69 milionów 300 tysięcy złotych. Po stronie wydatków widnieje niespełna 62 miliony złotych. Ponad 1/3 wydatków budżetowych to utrzymanie i inwestycje w oświatę. W 2021 roku na terenie gminy Gorzyce wykonano wiele inwestycji drogowych. Działania inwestycyjne to z zakresu dróg, które realizowaliśmy w ubiegłym roku. Przebudowa drogi gminnej ulica Zostawie w Sokolnikach, przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach, szkolna modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sokolnikach. Dalej, przebudowa ulicy Strażackiej w Furmanach, przebudowa ulicy Szkolnej w Gorzycach, czyli to był ten drugi etap w okolicach Urzędu Gminy, budowa parkingu przy ulicy Piłsudskiego w Gorzycach. Łączna wartość inwestycji drogowych w ubiegłym roku to niespełna prawie 2 miliony złotych, z czego otrzymaliśmy dotacji w wysokości 631 568 zł. Na wszystkie inwestycje wydano ponad 6 milionów złotych. Poza drogami to m.in. budowa infrastruktury nad zalewem w Gorzycach, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Po zaprezentowaniu raportu o stanie gminy Gorzyce w 2021 roku wypowiedziały się komisje. Pozytywne opinie znalazły odzwierciedlenie w głosowaniu. Radni udzielili wójtowi wotum zaufania. Uważam, że raport o stanie gminy jest rzetelny, zawiera dużą ilość ważnych informacji. Opis podjętych działań oraz ich rezultatów przeplata się z konkretnymi wskaźnikami. Jest zwięzła prezentacja sytuacji w kilku priorytetowych obszarach. Raport według mnie jest listem do mieszkańców, a nie kolejnym biurokratycznym sprawozdaniem. Jest dokumentem, który pozostawi czytelnika naszego mieszkańca z zestawem kilkunastu najważniejszych wskaźników o sytuacji w gminie oraz zbudowaną na nich zwięzłą opowieścią o sukcesach, ale także o wyzwaniach i problemach. Są również wskazane priorytety na kolejny rok, także uważam, że powyższy raport jest dobrze przygotowany. 13 radnych było za udzieleniem wotum zaufania, a jedna radna wstrzymała się od głosu. Tak samo przebiegło głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium. W obu przypadkach od głosu wstrzymała się radna Bronisława Kochowska. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania naszego samorządu i jest wyrazem oceny działalności wójta ze strony Rady Gminy. Na sukces ten składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek. Należą im się słowa uznania i podziękowania. To absolutorium jest udzielone nie tylko dla mnie, ale również dla wszystkich urzędników, pracowników, zarówno Urzędu Gminy, jak i podległych jednostek. Często nie widzimy ich pracy tak namacalnie fizycznie, a wykonują naprawdę potężną pracę, wykonują potężne zadania, bardzo ciężkie. Pozytywna ocena pracy wójta jest podsumowaniem całej pracy wykonanej przez lokalny samorząd. Mimo licznych utrudnień, jakie niosła ze sobą pandemia koronawirusa, zrealizowano najważniejsze zadania i inwestycje. Chciałem tu też podziękować pani skarbnik za bardzo dobre prowadzenie finansów gminy. Jak widzicie, ubiegły rok skończyliśmy z nadwyżką. Ubiegły rok był naprawdę bardzo dobrym okresem dla naszej gminy pod względem inwestycyjnym i nie tylko. Póki co w tym roku na razie też jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze. Serdecznie wszystkim
dziękuję za udzielone absolutorium. Tym, którzy wstrzymali się, też dziękuję, bo ja nigdy nie wstrzymam się od inwestowania w furmany. Dziękuję bardzo. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbyła się kolejna edycja biegu ekstremalnego, który został przygotowany z myślą o tych, którzy lubią podejmować sportowe wyzwania. Szósta edycja zmagań odbyła się w nowym miejscu i przyniosła wiele emocji. Przygotowano dwie trasy, dla dzieci i dorosłych. W sumie wyzwanie podjęło ponad 200 osób z całego regionu. Jak w tym roku poradzili sobie śmiałkowie? Organizatorami biegu byli członkowie klubu Fitnesska oraz Stowarzyszenia Fitnesska. Jak się okazało, tegoroczna edycja była rekordowa. Na trasie stanęło w sumie ponad 200 osób. Najpierw przygotowano Run Fit Adventure Kids. Następnie odbyła się rywalizacja Open w ramach Run Fit Adventure Elite. W tym roku dla zawodników przygotowano same nowości. Co przygotowaliśmy? W tym roku mieliśmy inną całkowicie trasą. Z innej strony jeziora jesteśmy, na pięknych terenach leśnych, więc bardzo dużo mamy przeszkód, takich właśnie w terenie, jak kłody, jak różnego rodzaju podbiegi, zbiegi. Trzeba się trzymać liną. No, trasa jest wspaniała, trasa jest wymagająca, no ale o to chodzi, żeby z roku na rok poprzeczkę zwiększać i mieć coraz lepsze efekty. Myślę, że i dzieci są zadowoleni, i dorośli, więc uważamy ten Run Fit 2022 za udany. Staramy się zmieniać, coś urozmaicać. W tym roku jesteśmy z tej strony. Wszyscy byli zdziwieni, bo przez kilka lat, około trzech, byliśmy cały czas na głównym placu jeziora naszego Tarnobrzega. Natomiast jesteśmy w tej chwili po drugiej stronie. No i trasa jest wymagająca, ciekawa. I myślę, że to się spodoba. Przedszkolaki miały do pokonania trasę o długości około pół kilometra. Starsze dzieci zmierzyły się z dystansem 1 kilometra, a trasa Open liczyła około 6 kilometrów. Dla każdego tegoroczny bieg był dużą niespodzianką, bo do tej pory te tereny były znane z zawodów offroadowych. To najlepszy wyznacznik tego, jaka była skala trudności. Pogoda dopisała nawet aż za bardzo. Trasa no, zupełnie inna niż w ubiegłych latach. Udało mi się w tym roku na podium, drugie miejsce. W tamtym roku też miałam drugie. I jest duża różnica, jeżeli chodzi o trasę. No tutaj niestety w lesie ciężko było oddychać. Górki swoje robiły, większość z nas pod górkę szła. Trzeba było też uważać na te niestety wertepki, korzenie, żeby sobie nogi nie zwichnąć. Widziałam tam niektórym troszeczkę nogi latały. I też były niespodzianki z błotem, także ktoś jak wpadł takie pewne błotko, także ciężko było wyciągnąć nogę, zostawał od razu but. Także impreza super, jak co roku. Trasa zdecydowanie trudniejsza niż w tamtym roku. W tamtym roku byłam 7, teraz dobiegłam 5, ale wytrzymałościowo no ciężko było. Najtrudniejsze było, jak wpadłyśmy w błoto. Ciężko było wyjść z tego błota i się ślizgałam, ale no jakoś dałam radę. Ja ogólnie na co dzień nie biegam, tylko chodzę na fitness i na siłownię, ale no bieg dla mnie był no ciężki. Upał lejący się z nieba był dodatkowym utrudnieniem. Dla wielu nie walka o zwycięstwo, a walka z własnymi słabościami była największym wyzwaniem. Można było się o tym przekonać na trasie. Wielokrotnie zawodnicy współpracowali, by razem pokonać najtrudniejsze odcinki i cieszyć się na mecie. Radość była duża, bo trzeba było włożyć jeszcze więcej wysiłku niż w poprzednich edycjach. Trudniej jest, bo jest bardzo dużo przeszkód takich naturalnych, jak kłody, dołki, drzewa, które są porozwalane po całej trasie, więc jest trudniejszy bieg. Jest wiele osób tutaj biegających, którzy po prostu razem z nami cieszą się i bawią się tym biegiem i oni do tego tak podchodzą. Po prostu idziemy pobiegać, pobawić się, jest wspaniała pogoda, pomagają sobie. Są osoby, które biegają regularnie w biegach, którzy uczestniczą naprawdę w biegach ekstremalnych. No i to są osoby, które już rzeczywiście walczą o pierwsze miejsce, czyli o nasze wspaniałe coroczne odpony od firmy Targum. Tutaj nie jest ważne, żeby można by było powalczyć o podium czy o pierwszą piątkę. Ważne, żeby można by było sprawdzić, na ile się przygotowałeś. Ta trasa Elite 6 km, którą przygotowali Stowarzyszenie Klub Fitnesska, to jest zupełnie high level. To już można by było poczuć, jak na innych imprezach typu Runmageddon, na trasie Classic 12 km, tam 50 przeszkód. I co ciekawsza, najtrudniejsze są dołki i podjazdy. Przygotowania do takiego biegu są trudne, bo trzeba tu połączyć wiele elementów. To zupełnie inna forma rywalizacji od klasycznego biegu.
RunFit to jedyna taka propozycja w regionie. Dlatego na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli fani biegów ekstremalnych z różnych miast i miejscowości. Trasa bardziej wymagająca, dużo ciężej, bardzo dużo, podbiegi, zbiegi, ale trasa super, organizacja naprawdę, no tylko że więcej tych imprez, tak? Wszyscy przychodzą, dla dzieci jest, no super jest, no naprawdę, naprawdę jestem zadowolony, chyba jak wszyscy tutaj. Najtrudniejsze były podbiegi z liną, naprawdę zrobili coś innego, tak? Niezwykły bieg, tylko zrobili coś innego, naprawdę, bardzo fajne i chwała organizatorom za ten cały bieg. Ja wam powiem rzecz, że ja biegam po Runmagedonach, po różnych zawodach z przeszkodami, to naprawdę taki fajny bieg. Tutaj gdzieś w okolicy jeżdżę na jakieś takie biegi, 5-10 dystans. Oczywiście jest to asfalt, inaczej się biega właśnie po asfalcie, a inaczej też w terenie. Także jakie przygotowania? Wystarczą tylko chęci, silne nogi i to wszystko. Fajnie, że jest trasa zmieniona, owszem, zaskakują nas organizatorzy. No bo jakby była znowu ta sama trasa, no to ja już ją znam, prawda? Czyli wiem, gdzie każdy dołek, gdzie jaka przeszkoda. No a w tym roku rzeczywiście organizatorzy nas mile zaskoczyli. Dużo frajdy miały przede wszystkim dzieciaki. Strażacy przygotowali m.in. specjalną pianę. Była także zjeżdżalnia wodna ze skarpy. To wszystko przełożyło się na świetną zabawę i aktywne rozpoczęcie wakacji. Nic nie było najtrudniejsze. Fajne wszystko. Zjeżdżalnia była? Zjeżdżalnia była najfajniejsza. Fajnie! Zadowolony jesteś? Tak, super! Mniej fajne były te opony, a fajna była ta piana. Opony były najtrudniejsze. Było ich dużo i było w nich bardzo dużo dziur. No, atrakcji było naprawdę wiele. Straż pożarna zapewniła nam świetną pianę. Lali nam tu po ślizgawce, mnóstwo wody się wylało. Więc no to jest frajda niesamowita dla wszystkich dzieci. Zresztą i dorośli też to również lubią. W Nowej Dębie po raz pierwszy od 2019 roku odbyło się tradycyjne święto miasta i gminy. Impreza była wyjątkowa nie tylko z powodu jej reaktywacji. Postawiono na nową formułę. Hasło przewodnie brzmiało pełne smaków dni Nowej Dęby. Przez 3 dni na terenach rekreacyjnych nad Zalewem zjawiły się 1000 osób. Jakie atrakcje przygotowano w Nowej Dębie? Dni Nowej Dęby to cykliczna impreza mająca na celu upamiętnienie kolejnej rocznicy nadania praw miejskich oraz zaproszenie mieszkańców do wspólnej zabawy. Z powodu pandemii w ostatnich 2 latach wydarzenie nie było organizowane. Teraz powróciło w odmienionej formie. Świętujemy Dni Nowej Dęby pod nazwą Pełne Smaków Dni Nowej Dęby. To dla nas, dla mieszkańców Nowej Dęby i okolic takie ważne wydarzenie, ponieważ raz w roku, to jest takie przede wszystkim raz w roku cykliczna impreza, gdzie możemy świętować, bawić się, spotkać, rozmawiać, tańczyć i spędzać wspólnie czas. Myślę, że program jest bardzo bogaty i urozmaicony, każdy znajdzie coś dla siebie. Na plac przy Zalewie przeszliśmy kilka lat temu i trzymamy się tej formuły. Nie mamy zresztą innego takiego miejsca, które by spełniało pewne potrzeby zarówno przestrzeni, zaopatrzenia w media, możliwość dojazdu, a i są te walory takie użytkowe, o których pan wspomniał, czyli zieleń, wysokie drzewa, pod które można się schronić w czasie słońca. Organizacja Dni Nowej Dęby moim zdaniem jest super inicjatywą. Fajnie, że się takie dni odbywają po w zasadzie dłuższej przerwie. Jest strefa dla dzieci, jest strefa z jedzeniem, place zabaw, no i fajne koncerty się zapowiadają. Do tej pory świętowanie było tu kojarzone z wojskiem i militariami. Tradycyjna militariada była świętem jedynym w swoim rodzaju i wyróżniała Nową Dębę na tle innych miast. W tym roku ze względu na wojnę na Ukrainie wprowadzono zmiany i przygotowano coś nowego. Nazwa Pełne Smaków Dni Nowej Dęby wzięła się stąd, ponieważ pierwszy raz do Nowej Dęby przyjechały, zawitały żarciowozy. Więc mamy tutaj smaki z różnych stron świata i chcieliśmy właśnie poprzez wizytę tych żarciowozów właśnie świętować razem z mieszkańcami te Dni Nowej Dęby, ale już może niekoniecznie z lokalnymi przysmakami, ale takimi przysmakami z każdego regionu świata. Odeszliśmy od militariady, która była takim wyróżniającym wydarzeniem tu w Polsce południowo-wschodniej, jeżeli chodzi o nasze miasto. Podkarpacie zjeżdżało, Świętokrzyskie zjeżdżało. No, okazało się jednak, że dzisiaj troszkę mamy taki czas, który wymaga pewnego wyciszenia,
pewnego odejścia od tego typu zachowań, manifestowania tej wojskowości, bo mamy ją za wschodnią granicą, dlatego nie chcieliśmy tutaj eksponować za bardzo tych militarnych tradycji, ale to nie znaczy, że takie nie będą miały miejsca w przyszłości. Poza koncertami odbywały się także dyskoteki pod gwiazdami. Było wesołe miasteczko oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Wszystko to w otoczeniu przyrody nad Nowodębskim Zalewem. Cała trzydniowa zabawa została rozpoczęta Świętem Kolorów. To jest taki festiwal kolorów, takie, myślę, że wydarzenie, impreza, która już troszkę króluje u nas w Polsce. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy to tutaj właśnie nad Zalewem. Cieszyło się świetnym powodzeniem. Rzucamy się kolorami, wyrzucamy te kolory na siebie, bawimy się, tańczymy jeszcze w rytm odpowiedniej muzyki. Generalnie cały spektakl polega na tym, że co 20 minut kolorowaliśmy wspólnie wszyscy, niezależnie od wieku, wspólnie razem przed sceną miasto, kolorowymi proszkami, bawiliśmy się, szerzyliśmy radość, uśmiechy. Podoba mi się, dużo kolorów. No i ogólnie jest zabawa, fajna muzyka. Ja jestem najbardziej obsypany. Wygrałem dwa konkursy. Żarciowozy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Była to okazja do zdegustowania potraw i przysmaków, z którymi na co dzień wielu ludzi nie ma do czynienia. Paleta smaków z całego świata sprawiła, że każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. My nie serwujemy zwykłego jedzenia, takiego jak normalne food trucki, tylko serwujemy jedzenie takie, jak oczekują od nas klienci. Tak? Czyli ja podchodzę, nie tylko ja, tylko moi partnerzy, bracia Leszczawcy, to są założyciele firmy Karumi, tak? Założyciele firmy Żarciowozy, firma Karumi. Oni podchodzą tak samo z takiego założenia, że po prostu, że musimy traktować ludzi tak, tak zjeść, jakbyśmy sami chcieli zjeść. I to jest, że tak powiem, klucz do jakiegoś takiego sukcesu mniejszego, nie? Czyli traktować klienta tak, jakbyśmy sami byli klientem, tak? Bo też chodzimy po innych rodzaju restauracjach i też bym oczekiwał jakiegoś dobrego jedzenia przy przystępnych cenach. A tutaj u nas ceny są, poza tym, że jedzenie jest według mnie osobiście bardzo dobre, to ceny są przystępne, jeśli chodzi o street food, nie? Mówią na mnie niepoprawny, żarcy zabawny, stosunek do spraw ważnych, dziś ten zostawmy, kotka i myszkę się nie bawmy, bo ja nie mam czasu na bycie sławny. Mówią na mnie niepoprawny, żarcy zabawny, stosunek do spraw ważnych, dziś ten zostawmy, kotka i myszkę się nie bawmy, bo ja nie mam czasu na bycie sławny. W tym roku postawiono na prawdziwą muzyczną mieszankę. Piątek to gratka dla fanów hip-hopu. Gwiazdami wieczoru byli Bass Taipan oraz grupa Pocahontas. Sobota i niedziela to coś dla fanów muzyki tanecznej. Na scenie zaprezentowały się gwiazdy disco polo, Powerplay oraz Daj to głośniej. Nie zabrakło także muzyki rockowej, występów dzieci i młodzieży oraz klasycznych polskich przebojów. Jak zwykle pogodzenie wszystkich gustów to największe wyzwanie. No. Ja powiem tak, to jest trudne, ale to jakby chcieliśmy, żeby każdy coś miał dla siebie, tak? Żeby i pasjonaci rocka, reggae, hip-hopu, disco polo, folku, żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie. I wydaje mi się, że ten program jest tak urozmaicony, że... A, no i oczywiście pasjonaci dobrego jedzenia tutaj też mogą się odnaleźć. Człowiek jest istotą społeczną, nikt z nas nie jest samotną wyspą. Efektem pandemii jest ogromna ilość depresji, nawet sytuacji tragicznych. Ludzie niestety pozamykani w swoich domach, odgrodzeni od siebie, przeżywają różnego rodzaju napięcia, stresy, złe emocje. Spotykanie się dla człowieka jest jak woda do życia. Głównymi organizatorami wydarzenia byli Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie oraz Samorząd Miasta i Gminy Nowa Dęba. Przymusowa przerwa w organizacji tego typu wydarzeń sprawiła, że ludzie odczuwają ogromną potrzebę integracji i wspólnej zabawy. W najlepszy możliwy sposób pokazała to atmosfera panująca w Nowej Dębie.
Nie zrobilibyśmy tego przedsięwzięcia, gdyby nie sponsorzy. Tych sponsorów jest bardzo dużo, nie chcę teraz tu wymieniać, ponieważ mogę o kimś, mogę kogoś pominąć. Jesteśmy tutaj na gruntach Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To tutaj też ogromne wsparcie. I MPGKiM, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, które nam bardzo, bardzo pomaga. I szereg ludzi, którzy wspierali nas i wspierają cały czas, ponieważ jeszcze jedna taka bardzo fajna, ciekawa atrakcja to konkursy. Mamy fantastyczne nagrody, naprawdę. Ludzi jest dużo, formuła wozów z jedzeniem też chyba trafiła do mieszkańców, bo przychodzili i przychodzą cały czas, kręcą się koło tych miejsc, które oferują różnego rodzaju smaki, posiłki. Więc taka zabawa. 2 lata pandemii, można by powiedzieć, wypościło nas w oczekiwaniu na wydarzenie, podczas którego można przyjść, ze znajomymi się spotkać, posłuchać dobrej muzyki, zabawić się. Jesteś taka jak ja, lubisz to, lubisz troszkę poma, lubisz później jest jaskie, a ja tak jak ty, lubię to, lubię może trochę się, lubię taki jestem, wiesz, jesteś taka jak ja. Za nami druga edycja biegu nocnego wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. W tym roku udział w wydarzeniu wzięło ponad 100 biegaczy z różnych miast i miejscowości. To jedyny tego typu bieg w regionie, który spotkał się z dobrym odbiorem zawodników i wiele wskazuje na to, że stanie się imprezą cykliczną. Bieganie wokół akwenu w ciemnościach to dla większości nowe, ale jak sami podkreślają, wartościowe i ciekawe doświadczenie. Kto w tym roku okazał się najlepszy? Głównym organizatorem biegu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Przez kilka lat w okresie letnim nad akwenem organizowano maraton, półmaraton oraz ćwierćmaraton, ale inwestycje prowadzone nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz pandemia zmusiły organizatorów do zmiany planów. Bieg nocny stał się nową letnią propozycją dla biegaczy z regionu. Bieg jest po raz drugi przeprowadzany. W zeszłym roku był pomysł na to, żeby w ten sposób spędzać czas na początku wakacji. W nocy przy świetle przebiec się dookoła jeziora. W tym momencie jest alternatywa, ale tutaj z klubem biegacza Witar. Chcemy wrócić do biegania nad jeziorem również w dzień. Może nie będzie to maraton, bo nasza trasa opaskowa nie pozwala na to, żeby 40 km biec w takich warunkach, bo jest to trasa nierówna, ale ćwierćmaraton jest realny. Coś fajnego się narodziło, ale tak z przymusu. Pandemia, problemy organizacyjne i tak nie wiedzieliśmy, co robić. No i tak wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, oczywiście w Tarnobrzegu, z kierownictwem, zarządem, postanowiliśmy spróbować. A nuż to wyjdzie. Chociaż biegi nocne były kiedyś w Rzeszowie wiele lat temu, to tam bardzo dużo, około 500-600 osób startowało. Ale w tej chwili, w tej części tutaj Polski właśnie nie mamy. To jest pierwszy bieg nasz nocny, drugi teraz, bo pierwszy już był. Wydaje mi się, że coraz większą popularnością się cieszy. W tym roku wprowadzono limit startowy. Wedle założeń w biegu udział miało wziąć maksymalnie 120 osób. Ostatecznie na trasę wyruszyło ponad 100 biegaczy z różnych miejsc i w różnym wieku. Bieganie w specyficznych warunkach wymagało odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia trasy. Są wymogi takie, no nas tam strażacy nam dzisiaj bardzo fajnie tutaj pomagają, no spieli się bardzo wysoko, 9 punktów będzie oświetlonych na trasie w tych newralgicznych punktach, gdzie jest bardzo ciężko, podłoże jest takie, no problemy, dołki, niedołki, aby coś tam się nie stało, mimo że trasa była przygotowana jeszcze 2 dni wcześniej i będą oświetlać, no piękna atrakcja, czołóweczki, życzyłbym sobie, żeby na przyszłe rogi się z pochodniami biegali. Po przybierańce to było jeszcze lepiej, no ale zobaczymy, co będzie, co nam jeszcze, mówię, czas pokaże. Będziemy widzieć, no staramy się robić to, żeby było jak najlepiej. Gościem specjalnym drugiego biegu nocnego wokół Jeziora Tarnobrzeskiego była Matylda Kowal. Wieloletnia reprezentantka Polski, która startowała m.in. 2 razy na Igrzyskach Olimpijskich. Specjalizowała się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Teraz razem z innymi zawodnikami miło spędziła czas nad akwenem.
Pierwszy raz miałam przyjemność uczestniczyć w tym biegu, tutaj w Tarnobrzegu. Biegło mi się fantastycznie. 11 kilometrów, bo tyle wyszło na zegarku i faktycznie tyle było. Bardzo fajny dystans, fajny teren do biegania. Wydawałoby się, że na początku dość trudno, bo kilka małych, drobnych podbiegów, ale końcówka była lekko z górki i po płaskim do mety, więc dość szybka trasa. Bardzo mało jest takich biegów. Powiem szczerze, że pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna biorę udział w takim biegu. Ma to swój taki fajny klimat. No, są to zupełnie inne biegi i przyjemnie, powiem szczerze, dużo przyjemniej biega się teraz, jeszcze biorąc pod uwagę, że jest tak gorąco właśnie o tej porze dnia. Ja akurat nie bardzo lubię w nocy biegać, bo jak nie widzę podłoża, to trochę się boję stawiać stopy. Natomiast jest chyba lepiej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku chyba było po deszczu, o ile pamiętam, to było parno. Dzisiaj było już tak lepiej troszeczkę. Ogólnie atmosfera super, znamy tutaj prawie wszystkich. Także jest okej. Okay. Nie no, super, super, że się to pokonało. A do Was zawsze przyjeżdżamy. Zgodnie z przewidywaniami Matylda Kowal okazała się najlepsza wśród kobiet, uzyskując czas 43 minut i 19 sekund. Wśród mężczyzn klasą dla siebie okazał się zwycięzca ostatniego biegu siarkowca Sylwester Lepiarz, który uzyskał czas 35 minut i 7 sekund. Dość powiedzieć, że drugiego Andrzeja Starzyńskiego wyprzedził aż o 3 minuty i 35 sekund. Całkiem fajne bieganie, troszeczkę szkoda, że to jest jedna z takich nocnych imprez ze względu na to, że nie zawsze można mniejszych dzieciaków ze sobą wziąć i połączyć to z takim rodzinnym wypadem za miasto. Natomiast jeżeli chodzi o biegaczy i wyniki, to mi się wydaje, że w aktualną pogodę to jest dość fajny bieg i polecam na przyszłość, ponieważ w taką upalną pogodę to najlepiej się biega albo właśnie późnym wieczorem, albo wcześniej rano, no nie? Także to jest bardzo fajna impreza. Pierwszy raz biorę udział w takim nocnym biegu, na takim dystansie. Trasa fajna, przyjemna w porównaniu do tego, co było za dnia, czyli żar z nieba się lał, jak wiadomo. No to dzisiaj naprawdę, teraz, na obecną chwilę, super się biegło. Trasa była fajnie przygotowana, oświetlona przez strażaków. Jak widzicie, sami mamy czołówki większych zawodników, także wydaje mi się, że no każdy jest w jakiś sposób przygotowany na taką ewentualność. Wiedzą, na co się pisze. Wiem, że to druga impreza, pierwszy raz biorę udział i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, podoba mi się. Organizacja biegu nocnego niesie ze sobą pewne wyzwania, ale jest też korzystna z tego powodu, że w tym czasie nad Jeziorem Tarnobrzeskim przebywa mniej ludzi. Nie rodzi to problemów z komunikacją i można dzięki temu spokojnie przeprowadzić zawody. Są ludzie, zawodnicy, którzy się specjalizują w takich biegach i przejeżdżają z chęcią, tym bardziej jeśli jest trasa jeszcze trudniejsza, górzysta taka, przełajowa, jest grupa ludzi, to oni to lubią i przejeżdżają na takie biegi. Specjalizowałam się w biegach rozgrywanych na stadionie, to zupełnie inne bieganie, jeszcze dystans na 3 km, jeszcze z przeszkodami, więc dużo krótszy dystans niż ten, który dzisiaj przebiegłam, ale w miarę teraz mojego tutaj jakby lat stażu treningowego wydłużam się, biegam na 50 km, myślę o półmaratonie, więc ten dystans jak najbardziej trafiony na aktualną moją dyspozycję. W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się spektakl taneczny pod wiele mówiącym tytułem online. Głównym tematem były nowoczesne technologie, internet i uzależnienie od mediów społecznościowych. Na scenie zaprezentowało się ponad 30 tancerzy. W ramach widowiska w bardzo oryginalny i dający do myślenia sposób zaprezentowano zagrożenia, jakie niesie ze sobą ciągłe bycie online. Koncepcja spektaklu, jego scenariusz i choreografia to dzieło Ewy Pluty, która zaprosiła do udziału w wydarzeniu innych tancerzy. W budowaniu całego widowiska wspomagał ją Jakub Trębecki. Spektakl taneczny miał wywoływać emocje i dawać do myślenia. Przygotowaliśmy spektakl taneczny w formie troszeczkę takiej abstrakcyjnej. Porusza on tematykę, która myślę, że dotyczy problemów troszkę dzisiejszych czasów, bo mówi o tym, jak świat wirtualny pochłania nasz realny, jak bardzo ludzie są uzależnieni od telefonów, jak tracimy troszeczkę relacje międzyludzkie, jak to nam troszeczkę zaczyna utrudniać prawdziwe życie, prawdziwe relacje. Występują głównie tancerze z Akademii Tańca Art Dance z Tarnobrzega, ale gościnnie również mamy tutaj kilka osób z grupy tanecznej Flash z Baranowa Sandomierskiego i osoby, które były chętne i gdzieś tam się do mnie zapisały przez casting.
spektakl składał się z krótkich scen i epizodów, ukazujących, jak uzależnienie od telefonu i mediów społecznościowych wpływa na człowieka. Przygotowanie widowiska wymagało dużego zaangażowania od tancerzy. Próby odbywały się regularnie od kilku miesięcy, a cały projekt był dla tancerzy kolejnym ciekawym doświadczeniem. Przede wszystkim angażujemy się, ponieważ to jest nasza pasja i jako tancerki Akademii Tańca Art Dance stwierdziliśmy, że weźmiemy udział w całym spektaklu, a tematyka spektaklu jest dość powszechna i bliska teraz współczesnej młodzieży i myślę, że to jest bardzo ciężki temat, który można fajnie rozegrać na scenie. To jest problem, który dotyczy teraz wszystkich ludzi i idąc od najmłodszych do najstarszych na pewno to jest coś, co no, wszystkim doskwiera i jest z tym bardzo duży problem, więc fajnie to wyrazić w trochę inny sposób, jak na przykład właśnie tańcem. Myślę, że to jest najlepszy sposób do wyrażenia tego inaczej, ale dosłownie. O. Nikt nie jest wolny od uzależnień i wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużo korzysta z telefonu czy też mediów społecznościowych. Robi to zarówno w pracy, jak i w swoim czasie wolnym. Ukazanie tych problemów było dla tancerzy dużym polem do popisu. Osobiście uważam, że jest z tym bardzo duży problem. Widzę nawet sama po sobie, ile czasu mi zajmuje siedzenie na telefonie. Nawet jak sobie powiem, że chcę troszeczkę ten czas ograniczyć, to później jednak się okazuje, że więcej czasu wolnego mi zjadł telefon niż coś pożyteczniejszego, powiedzmy, tak? Wiadomo, że telefon można wykorzystywać też rozwojowo, można mądrze z niego korzystać albo właśnie pozwalać mu, żeby był takim pożeraczem czasu naszego i troszeczkę na ten temat chcemy powiedzieć, a oprócz tego poruszyć kwestię, że często ludzie są kimś innym w internecie, a kimś innym w świecie realnym. Także myślę, że może niektórym to otworzy oczy na sprawę troszeczkę. Tancerze bardzo chętnie zaangażowali się w realizację tego projektu. Młodzi artyści sami widzą skalę problemu i choć ciężko walczyć z obecnymi trendami i stylem życia, to starają się przekonywać, że warto chociaż trochę zmienić swoją codzienność. Jak jeszcze nie wiedzieli, o czym będzie spektakl, ja z ciekawości zadałam im pytanie, czy przynieśli telefony na scenę, na salę naszą. I wszyscy oczywiście, no to było tak ode mnie bardzo spontanicznie. Słuchajcie, a macie telefony przy sobie? No i oni, tak, tak, wszyscy od razu. Ja mówię, no właśnie. I tutaj akurat nawet samo to mi powiedziało, do czego to dochodzi, że po prostu nawet telefony są tam, gdzie teoretycznie być ich nie powinno. Cały czas mamy gdzieś tam kontrolę, cały czas słyszymy, że coś pika, coś nas dekoncentruje i tak naprawdę tyle, co my tam widzimy, tyle, w co my tam wierzymy, to ile to też człowiek odczytał, że przez te wszystkie Instagramy, co też będziemy pokazywać, jak ludzie zmieniają siebie, jak zmieniają podejście po prostu też do życia i jak inaczej postrzegają też innych ludzi, bo tak jak właśnie wcześniej już mówiłam, czasami ta sama osoba w internecie jest zupełnie kimś innym niż w świecie realnym. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w tarnobrzeskim Zakrzowie zorganizowano miejskie zawody sportowo-pożarnicze. Dla druhów była to okazja, by sprawdzić swoje zgranie oraz przetestować sprzęt. W tym roku klasę pokazała jednostka z Wielowsi, która zwyciężyła aż w trzech kategoriach. Najlepsze drużyny z każdej grupy będą reprezentować Tarnobrzeg na przyszłorocznych zawodach wojewódzkich. Ostatni raz zawody sportowo-pożarnicze w Tarnobrzegu zostały zorganizowane w 2019 roku. Długa przerwa i ogrom innych zadań, jakie przyniosły ostatnie dwa lata, to dla strażaków mało komfortowa sytuacja. Ciężko było zadbać o odpowiednią formę i zgranie. Na szczęście w tym roku wszystko wraca do normy. Cieszymy się w ogóle, że jesteśmy tutaj po dłuższej przerwie spowodowanej COVID-em. Mamy dzisiaj 14 drużyn, 8 drużyn w grupie dorosłych mężczyzn, 3 kobiece drużyny pożarnicze dorosłe i 3 drużyny młodzieżowe, w tym 2 dziewczęce, 1 chłopięca. No, przed zawodnikami jak zwykle konkurencje.
Młodzieżowe drużyny wystartują w dwóch konkurencjach, w sztafecie pożarniczej z przeszkodami i w rozwinięciu bojowym, natomiast grupy dorosłych, kobiet i mężczyzn również w ćwiczeniu bojowym i w sztafecie pożarniczej, z kolei 7x50 z przeszkodami. A jak będzie, no sami zobaczymy. 2 lata przerwy pandemicznej, na pewno widać różnicę już po ilości młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zawsze mieliśmy około 6-7, w tym roku zaledwie 3. Jedno, co jest bardzo budujące z kolei, co jest nowością u nas w tej chwili, mamy 2 dziecięce drużyny, czyli już dzieciaczki poniżej 10 roku życia są w Sobowie i w Zakrzowie. Także ten narybek już teraz od najmłodszych lat próbujemy przejmować, od komputera odrywać, no i wychowywać w duchu pożarnictwa. Na terenie Tarnobrzega działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zawody sportowo-pożarnicze to forma treningu i szkolenia. W ramach zawodów strażacy mogą porównać swoje umiejętności na tle innych jednostek z terenu miasta. Również przygotowane konkurencje są pewnym odwzorowaniem tego, z czym strażak może się spotkać podczas rzeczywistej akcji. Przede wszystkim to jest jeden z podstawowych celów, dla których organizujemy te zawody, to jest właśnie sprawdzenie sprawności fizycznej, kunsztu, przygotowanie generalnie do działań ratowniczo-gaśniczych dorosłych grup, ale również i młodzieżowych drużyn, które no, gdzieś tam w przedsionku czekają, aby do tych dorosłych grup dołączyć kiedyś. Oprócz sprawdzenia samych strażaków ratowników i ważny jest sprzęt, czy ta motopompa, jak sprawne mamy węże, czy są całe, czy nie. Positkowane, jak to strażacy nazywają, sprawdzenie tych hydronetek, z którymi dzieci pracują podczas zawodu, bo one też są używane i na wyposażeniu samochodów. Gospodarzem tegorocznych zawodów miejskich była Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie. Dla miejscowej jednostki było to bardzo duże wydarzenie. Pierwszy raz tak dużej publice zaprezentowała się dziecięca drużyna pożarnicza. Cieszymy się z tego powodu, bardzo że możemy proszę. Gościć u siebie jednostki Dowódcy z całego miasta i przede wszystkim z młodzieżówek się bardzo cieszymy, bo w tym roku jest troszeczkę dzieciaków, a już mają obiecany obóz od pana prezydenta, także w nagrody pojadą na obóz w tym roku. Myślę, że sprawdzenie sprzętu to jest ważna sprawa, ale nie rywalizacja, bo my się dobrze znamy na co dzień, wszyscy się lubimy, kolegujemy ze sobą, także myślę, że najważniejsza dobra zabawa. To co też jest ewenementem, myślę, że na skalę województwa, u nas w mieście, w zawodach jest dodatkowa konkurencja musztra. Tutaj od wielu lat już nie mamy wojska obowiązkowego i widać no, te braki. Stąd też właśnie jako nieliczni w kraju i w województwie taką konkurencję przeprowadzamy od młodzieżowych drużyn poprzez dorosłych, kobiety. I jest dodatkowa klasyfikacja. Znakomicie zaprezentowali się ochotnicy z Wielowsi. Wygrali rywalizację w grupie męskich drużyn pożarniczych, kobiecych drużyn pożarniczych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt. Wśród chłopców najlepsi okazali się młodzi strażacy z Sobowa. Jednostki między sobą konkurują. Adrenalina jest, tak jakby można powiedzieć, miejscowe derby, także przenosząc na piłkarskie. I jedni na drugich się nakręcają, podnoszą przez to poziom. A i też my widzimy przy okazji, jako zarząd miejski, gdzie w których jednostkach coś zaczyna się dziać nie tak, gdzie trzeba zwrócić szczególną uwagę, pomóc chłopakom w pracy codziennej. Poziom na terenie miasta Tarnobrzega, jednostek OSP, ale również powiatu tarnobrzeskiego jak najbardziej jest jednym z najwyższych na terenie Podkarpacia, co też odzwierciedlają wyniki również w zawodach sportowo-pożarniczych. Dla nas Ochotnicze Straże Pożarne są bardzo dużym wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej. Są jakby no, jednym z filarów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który u nas w kraju funkcjonuje i często jest tak, że no, korzystamy. Często również Ochotnicze Straże realizują samodzielnie działania, także no, w tej chwili to jest bardzo mocna grupa ratownicza na terenie naszego kraju. Długa przerwa pozytywnie wpłynęła na druhów. Mimo upału strażacy dali z siebie wszystko, o czym przekonały się także przeszkody. Po przymusowej przerwie dni Grębowa powracają. Już 9 i 10 lipca na mieszkańców i przybyłych gości czeka wiele atrakcji. Najważniejszym elementem świętowania będą różnorodne koncerty. Zaprezentują się gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz lokalni artyści. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
Organizatorami najważniejszej imprezy plenerowej w roku kalendarzowym są Gminne Centrum Kultury w Grębowie oraz Urząd Gminy Grębów. Ostatni raz Dni Grębowa odbyły się w 2019 roku. Dlatego też postarano się przygotować wiele atrakcji. Serdecznie zapraszamy w drugi weekend lipca na Dni Grębowa. Czeka nas moc atrakcji, muzyka z różnych dziedzin, na którą serdecznie już dzisiaj zapraszamy. 9 lipca o godzinie 19 koncert zespołu Topki, po nim o 21 Gwiazdy, czyli zespół Piersi i dyskoteka pod gwiazdami. Między tymi koncertami maraton Zumba, na który również serdecznie zapraszamy. Po sobotniej zabawie w niedzielę nie zabraknie ludowej kultury, która w gminie Grębów jest mocno pielęgnowana. W niedzielę ruszamy już o 14:00, będzie to folkowa scena Gminnego Centrum Kultury. O godzinie 16:00 koncerty Orkiestry Dętej, o 17:00 kapela Ludowa Jaśki. Również koncert zespołu Ragtime i Przyjaciele, o 21:00 Gwiazda drugiego dnia, czyli zespół Papa Dance. Kończy nasze świętowanie dyskoteka pod gwiazdami. Oba dni czeka nas wiele atrakcji, wiele radości, na które serdecznie zapraszamy. W tym roku przekrój sceny muzycznej jest bardzo szeroki. Mamy nadzieję, że zadowolimy miłośników różnego gatunku muzyki. Po długich miesiącach izolacji i braku tego typu imprez będzie to dobra okazja, by się spotkać i miło spędzić czas. Organizatorzy zapewniają świetną zabawę i dużo pozytywnej energii. Do Grębowa należy przyjechać na świetną, piękną zabawę, jakiej nie ma tu nigdzie w okolicy. Dni Grębowa to jest przedsięwzięcie jedno z najciekawszych w tej części Podkarpacia. Zawsze świetne zespoły, świetna atmosfera, zabawa do samego rana. Zapraszamy serdecznie do Grębowa 9-10 lipca. W Tarnobrzegu po raz pierwszy zorganizowano akcję pod hasłem Remonciak. Można było tu zostawić lub wymienić materiały budowlane, które pozostały po budowie lub remoncie. Najważniejszym celem jest tu promowanie idei dbania o środowisko i maksymalnego wykorzystania wszystkich artykułów. Nie brakuje bowiem sytuacji, że dobrej jakości materiały budowlane są po prostu wyrzucane. Akcja została zorganizowana przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnobrzegu. Poza możliwością wymiany ważna jest sama edukacja i uświadamianie. Coś, co nam może być już niepotrzebne, komuś innemu może się bardzo przydać. Na co dzień jest z tym problem, bo wiele dobrych artykułów jest niestety wyrzucanych. Ideą tego naszego dzisiejszego remonciaka było to, żeby nie marnować, nie wyrzucać, a podzielić się i wymienić. Można przynosić farby, szpachle, drobne rzeczy, które stają nam po remoncie, może śrubki, gwoździki i tego typu rzeczy. I jeżeli nam to zbywa, możemy przynieść, a potrzebne nam na przykład jest coś do remontu, to można było przynieść. Wiadomo, że przy każdym remoncie nie możemy kupić dokładnie takiej ilości rzeczy, jaka jest nam potrzebna i one później zostają, bardzo często zalegają gdzieś w miejscach, w których przeszkadzają te tak zwane przydasie. Myślę, że fajną ideą jest wymiana właśnie nie tylko ubrań, nie tylko różnych bibelotów, nie tylko książek, które mamy w domu, ale także tych właśnie rzeczy remontowych, kawałek tapety, czy resztka farby, która przecież niedługo wyschnie i już będzie niepotrzebna, nie do użytku, zawsze może przydać się komuś innemu. Praktycznie w każdym domu lub mieszkaniu znajdują się różne farby, płytki, tapety czy też lakiery. Po pewnym czasie stają się bezużyteczne i są wyrzucane. To szkodzi nie tylko środowisku, ale także nadwyręża domowe budżety. Nie będzie to ostatnia akcja poświęcona temu problemowi. I właśnie chodzi o to, żeby tego nie marnować, żeby ktoś mógł sobie z tego skorzystać, bo często kupujemy duże pudła farby, nie wykorzystujemy do samego końca, potem gdzieś to gromadzimy w piwnicach, na strychach, czekamy aż straci ważność i wartość, a przecież można to komuś dać. Testujemy dzisiaj tak naprawdę tą akcję tutaj na Przoku, natomiast już myślimy o tym, żeby kolejną edycję zrobić podczas Pchlego Targu w lipcu.
Ta idea jest, myślę, bardzo coraz bardziej rozpowszechniona, nie tylko w naszym mieście, ale w Polsce. Jest to taki trend, myślę, europejski i chciałabym, żeby także w Tarnobrzegu była taka trochę większa świadomość tego, jak wiele rzeczy zużywamy i jak wiele rzeczy marnujemy. Zapraszamy na kolejny Pchli Targ. Tam jest ostra wymiana bardzo wielu różnych produktów, zarówno takich domowych, jak i ubrań, obrazów. Zresztą myślę, że już bardzo wielu Tarnobrzeżan to miejsce odwiedziło i już poznało korzyści wynikające z tego, żeby tam być. Także myślimy, że będzie to fajne miejsce, żeby także popromować te idee, również wymiany tych rzeczy remontowych. Od kilku tygodni trwają przygotowania do trzeciej edycji Nadwiślański Fashion Week. To największe wydarzenie w regionie łączące ludzi ze świata mody, kultury oraz show biznesu. W ramach całego projektu swoje umiejętności i działalność może zaprezentować wielu ludzi z regionu, dzięki którym można ukazać potencjał ziemi tarnobrzeskiej i sandomierskiej. Co w tym roku przygotowali organizatorzy? Odbyło się 5 castingów, w ramach których zaprezentowały się kandydatki na modelki. Nie zabrakło także panów, którzy chcą spróbować swoich sił na wybiegu. Jury wybierze 50 osób, które wezmą udział w Nadwiślański Fashion Week. Cała inicjatywa to nie tylko pokazy mody. W tym roku przygotowano wiele wydarzeń. Mamy 3 dni w tym roku, jest to 5, 6, 7 sierpień. Zaczynamy w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg Fashion Lake, pokaz nad jeziorem tarnobrzeskim, wybieg nad jeziorem, więc będzie bardzo modnie w tym roku nad jeziorem tarnobrzeskim. Później mamy debatę moda i architektura w Muzeum COP-u w Stalowej Woli. No i oczywiście na koniec Sandomierz Fashion Street. Inicjatywa się rozrasta. Będzie również debata hashtag po lasowiecku, tym razem w Gorzycach. Będą też jeszcze spotkania z autorami książki. Anioł Sudo Winokręgu w Sandomierzu będzie wystawa, więc jest tego naprawdę dużo. Ostatni casting odbył się na placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Nadwiślański Fashion Week z jednej strony pokazuje wielki świat mody, a z drugiej daje szansę na rozwój i pokazanie się szerokiej publice wielu utalentowanym osobom z regionu. To idealna szansa na rozpoczęcie swojej przygody z wybiegiem. To jest fajne doświadczenie. To jest fajne doświadczenie dodające tym dziewczynom takiego... Dowartościowują się przede wszystkim, prawda, jak się pokażą, zaprezentują swoją urodę. Często przychodzą te odważniejsze, takie pewniejsze siebie, ale też przychodzą te skryte dziewczyny i chociażby na warsztatach ja im pomagam się trochę otworzyć, uwierzyć w siebie, tak żeby na tym wybiegu stanęły jak profesjonalne, pewne siebie modelki, a nie jak ciche, skryte, szare myszki, prawda? Przede wszystkim pokazujemy potencjał naszego regionu, naszych zarówno samorządów, instytucji kultury, jak i biznesów. Pokazujemy siebie, że jesteśmy modni, że ten poziom, który my oferujemy i nasze usługi są na ogólnopolskim poziomie, a impreza zrobi się międzynarodowa, bo też przyjadą projektanci nie tylko z Polski. Poprzednie edycje stały się dla wielu szansą na nawiązanie ciekawych kontaktów i nabycie doświadczenia. Bez wyjeżdżania do dużych miast można tu współpracować z wieloma uznanymi osobami ze świata mody i kultury. Także z tego powodu castingi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zgłosiły się dziewczyny, zarówno debiutantki, jak i które widzieliśmy w wcześniejszych edycjach, ale jest bardzo dużo nowych dziewczyn, które chcą spróbować w świecie mody przejść się na naszych wybiegach. Impreza się rozrasta, przyjadą projektanci z całej Polski i pokażemy, że Podkarpacie i Świętokrzyskie też jest modne. Zauważyliśmy, że dziewczyny wyszkolone przez nas gdzieś idą w ten modeling dalej. Czy to jakieś targi ślubne, chociażby nawet, czy jakieś sesje indywidualne, ale już za pieniążki, co pozwala im sobie trochę dorobić, powiedzmy, na studiach, więc dajemy też możliwości takiego rozwoju gdzieś tam szerzej. W Tarnobrzegu odbyła się pierwsza akcja w ramach projektu Jezioro Aniołów. To cykliczna akcja charytatywna, której celem jest zbieranie pieniędzy na budowę hospicjum dla dzieci chorych na nowotwory. Akcja polega na wspólnej kąpieli w jeziorze tarnobrzeskim, która odbywa się przy wschodzie słońca pierwszego dnia każdego miesiąca. Premierowa odsłona spotkała się ze świetnym odbiorem. Jak narodził się pomysł, by w taki sposób nieść pomoc?
Grupa ponad 200 osób spotkała się w pierwszy dzień lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim, by razem wesprzeć bardzo ważny cel. Punktem kulminacyjnym była wspólna kąpiel przy wschodzie słońca, która rozpoczęła się dokładnie o godzinie 4:25. Bardzo oryginalna formuła niesienia pomocy i niezapomniany widok wschodu słońca nad Jeziorem Tarnobrzeskim spotkały się ze świetnym odbiorem. To nowa inicjatywa, ale zorganizowana na bazie niedawnych doświadczeń. Zbieramy pieniążki na dom hospicyjny, dom aniołków, który jest w Zalszanach. Potrzeba ponad 6,5 miliona na budowę i robimy właśnie taką akcję, wchodzimy do wody na wschód słońca pierwszego każdego miesiąca. To jest tak naprawdę drugi raz, bo miesiąc temu robiliśmy też taką akcję, tylko ogólnopolską w ramach Morza Aniołów. To jest akcja ogólnopolska, która jest w całej Polsce organizowana, po której się też troszkę inspirowaliśmy, żeby coś podobnego zrobić z Tarnobrzegu. Bardzo się cieszymy, że znaleźli się pomysłodawcy tego Jeziora Aniołów. Cieszymy się, że są aniołowie, którzy chcą nam pomagać w budowie domu hospicyjnego. Dom hospicyjny, a więc potrzeba społeczna domu, który będzie przede wszystkim służył dzieciom, młodzieży, nieuleczalnie chorym. Na styku trzech województw, województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego w gminie Zalszany. Więc bardzo się cieszymy, że tak wiele osób zgłosiło swój udział, tak wiele osób chce być takim aniołem dobroczynności i pomóc nam właśnie w tej inicjatywie. Poza wspólnym poparciem dla inicjatywy i promowaniem akcji zbierania pieniędzy poprzez wpłaty, to także realna pomoc. Organizatorzy przed wspólną kąpielą zbierali pieniądze do puszek, a sama oprawa pierwszej odsłony Jeziora Aniołów była wyjątkowa. Stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie pokazać to, że to jest Jezioro Aniołów, więc poprosiliśmy uczestników, żeby się ubrali na biało, wzięli jakieś anielskie gadżety, no i rzeczywiście tak to wygląda pięknie, całe Jezioro Aniołów. Mamy na dzisiaj pakiety 20, 50 i 100 zł do wyboru przez uczestników, wpłacają nam pieniądze do puszki i mamy jakieś tam dla nich gadżety. To jest pierwszy raz, jak chodzi o Jezioro Aniołów. Miesiąc temu byliśmy tu w grupie 10 osób, tak naprawdę, i to było właśnie Morze Aniołów i stwierdziliśmy, że fajnie było coś takiego zrobić, bo dużo osób było tym zafascynowane i nie wyobrażaliśmy sobie, że tyle osób będzie, bo myśleliśmy, że może będzie dwa razy więcej, 20 osób, okazuje się, że jest ponad 200 osób. Nie tylko Tarnobrzeg, bo też Olsztyn jest z nami, w Olsztynie 20 osób wchodzi też w ramach tej akcji. Jeszcze nad morzem mamy kilka osób i jeszcze w innych miejscach w Polsce są mniejsze grupki, które też wchodzą w ramach tej akcji, więc na przyszłość może być to na całą Polskę, tak naprawdę tu będzie pewien centrum, ale też w całej Polsce będziemy wchodzić do wody. Hospicjum dla dzieci na terenie gminy Zalszany będzie gotowe objąć swoją opieką 40 małych pacjentów. Budowa ośrodka jest w fazie realizacji, a jej tempo i termin zakończenia inwestycji jest w dużej mierze zależny od posiadanych środków. Obecnie zakończyliśmy parter budynku, strop, teraz przygotowujemy się do budowy poddasza. Chcielibyśmy zamknąć stan surowy w tym roku, wykonując dach, więc mamy nadzieję, że nam się to uda właśnie dzięki dobroczynności wielu firm, fundacji, ale również osób prywatnych. Potrzeby są ogromne, wyzwanie jest ogromne, ale dzięki ludziom, którzy przychodzą nam ze swoją pomocą, nasze marzenie staje się realne i za to z serca dziękujemy. Dowiedziałem się w internecie, więc jestem, no a że nazwisko zobowiązuje, także myślę, że wystarczy tyle. No jest dosyć dużo ludzi, także myślę, że jest to takie zachęcające, no i też troszeczkę inne niż zwykle. Przy okazji można wykąpać się w jeziorze. Kolejna wspólna kąpiel przy wschodzie słońca już 1 sierpnia. Pomagać można jednak cały czas, dokonując wpłat przez internet. Potrzeby wciąż są bardzo duże, ale znakomity odbiór premierowej odsłony Jeziora Aniołów pokazuje, że ludzie są gotowi pomagać. W tym wypadku można zostać prawdziwym aniołem dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Co miesiąc, pierwszego każdego miesiąca na wschód słońca wchodzimy do Jeziora Tarnobrzeskiego. Z każdym miesiącem będziemy, teraz wiadomo, że jest pogoda fajna i dużo osób będzie, ale ja myślę, że też dużo osób się zarazi morsowaniem, bo jak zacznie chodzić, to też będzie chodzić i w grudniu, i w styczniu, 1 stycznia, co już będzie wielkim hardkorem po Sylwestrze, ale myślę, że jak osoby zaczną chodzić, to już to wdrożą na to, że co miesiąc wchodzimy po prostu do jeziora w ramach akcji Jeziora Aniołów. Tutaj zmobilizowało wszystkich uczestników chyba ten szczytny cel i to pomaganie, więc no pokazujemy, że można mieć wielkie serce, mimo że to jest wczesna pora, a jest nas tutaj tak wielu.